tego kopii. Nie ma. 100% było. Przecież sprawdziłem, nie ma. Było. Never i koniec na ten temat. Tak samo było w tym. Tak samo było w Katowicach Forest. Ta twoja strona tam kłamie. Nie, nie było, mówię ci. Po prostu tobie się zlewają różne imprezy, wiesz? O tym Trumpie, to wiesz, kiedy on gadał? W 2016 roku, jak został wybrany prezydentem. No tak. I wtedy ubrał, kuźwa, moro, bo co tam, kurde, Ruski napadli na Ukrainę. Ubrał moro i tam zaczął, wiesz, demonstrować swoje poglądy polityczne. Ale co ty, nie było, nie było. Niemiec nie kłamie. Sobie sam chyba kwaszę. Ale kwaszę. Ja ci powiem, że ja tego kawałku akurat też nie lubię. Nie, znaczy tam on robił to pod tego, nie? O, taki, taki tamten wrong number, to tam. No, to tam umie tam, wiesz, w okolicach setki, nie? Ja zawsze mojej córce robię rankingi bajek, nie? Wiesz, nie? Która na pierwszym miejscu, która na drugim, nie? I na przykład, wiesz, po jakimś czasie wyciągam te rankingi i pokazuję, nie? I ona patrzy, nie? I na przykład... Co? Ta bajka? Na pierwszym miejscu? Przestań, na 30, nie? Ty, kurde, dla małolatów. Pięciolatki to teraz oglądają, nie? Teraz ta bajka, nie? I wiesz, za chwilę znowu ranking wyciągam, nie? Ona, co? To była moja ulubiona bajka? No i tak samo ty się zachowujesz. Ale Never Enough, te solówki tego Gabrielsa, no, trochę mi to... świetne, nie? Ale... Co, nie pasiło ci to? Trochę mi to, kurwa, tak za bardzo kontrolowo, takimi schematami jednak. Ale i tak fajnie zabrzmiało. Bo on by to zupełnie plus, inaczej, na plus. Oryginalna dla wersja na takim starym piecu, to brzmi tak oldschoolowo, no tak, a tu brzmi ale... tak panhejlowo jakoś. No ale i tak na plus. Znaczy ja nie mam zastrzeżeń do niego, ja naprawdę go lubię mimo wszystko. Nie, no, bardzo fajny gość. Chociaż jak, kurczę, on tam wrzuca na swoim profilu te wszystkie bluesowe rzeczy. Nie, nie, nie nudziło, nie? Nie nudziło, fajne, bo naprawdę nie, potrafią fajne, przynudzić. Chwilami były takie momenty jakby... Ale trochę nie. Mi brakowało jak ten, no piękny ostatni set, nie? Ten powrót do starych lat. End of the World dla mnie najgorszy. Żeby nagle, kurwa, zdjąć te pogłosy z wokalu. Żeby to w tym momencie... Nie dudnił, żeby to było takie znów surowe, tak jak Republika brzmiała i oni na początku, nie? Ale, ale było jak na koncercie. Z początku było cicho i coraz głośniej, tak, tak, ja to ty, odczułem, jak, nie? Ty, jak był... Z początku cicho było, ja takie mam wrażenie. Shake do shake, od razu tak... Tak, killer, nie? Power zaczął, nie? Ale to dokładnie. Był taki przerywnik, nie? Przecinek był już shake. Miałem wrażenie, powiem, że jest głośny, że... nie? Tak. Fajna wersja. Tak. A info, tak, if only tonight? Świetnie. Kurczę, co za kwasik. To był najlepszy numer koncertu. Co za kwasik. I właśnie From the Edge, nie? Jeśli ty mówisz, że on tam śpiewa, kurde, że on tam, ale jaką ścianę zrobił ten Gabryś cały, to fuh, w tym numerze tam bajka, nie?